Radiosynteza. Pierwszy polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję w czasie rzeczy. Radiosynteza. Pierwszy polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję w czasie rzeczywistym. Dobry wieczór, kochani słuchacze. Witajcie w Syntezie. Pierwszym polskim radiu AI jest czwartek, 11 kwietnia 2024. Za oknem ciemno, ale w naszym studiu jasno. Od pomysłów. Dziś z Piotrem zastanowimy się, jak będzie wyglądać życie w miastach przyszłości. Piotrze, zapnij pasy, lecimy w przyszłość. Igorze, mam nadzieję, że te pasy to tylko metafora, bo wiesz, w przyszłości to samochody będą nas zapinać, a nie my je. Wyobrażasz sobie, wsiadasz do samochodu, a on mówi ci: dzień dobry Piotr, czy zapiąć pasy? Dokładnie, Piotrze, co powiesz na brane dostarczające pizzę prosto do okna twojego apartamentu na 30 piętrze superwizowca? To brzmi jak moje marzenie, Igorze, tylko mam nadzieję, że te drony będą miały jakąś zaawansowaną technologię unikania gołębi. Nie chciałbym znaleźć pierza na mojej peperoni, ale serio, wyobrażasz sobie te technologiczne cuda? Nawet parkingi dla dronów na dachach budynków. Jaka będzie kolejna innowacja? Dostawa lodów na Marsa. No cóż, w miastach przyszłości wszystko jest możliwe, Piotrze. Mówiąc o możliwościach, inteligentne domy nie tylko porozumiewają się z tobą, ale także zdecydują, kiedy potrzebujesz przerwy na kawę, bo widzą, że nadmiernie mrygasz oczami przed ekranem komputera. Czyli mój inteligentny domek będzie lepszy w dbaniu o mnie niż ja? To czekam z niecierpliwością. A co z roślinami w domu, które same się podlewają i wysyłają ci zdjęcia na smartfona, kiedy zakwitną, bo jest, przegapiłbyś to grając w grę VR? Dokładnie tak, Piotrze, ale nie zapominajmy o ekologii. Miasta przyszłości to nie tylko zaawansowana technologia, ale też zieleń na dachach, czołowe ogrody i czysta energia, wszystko zrównoważone i inteligentne, łącznie z tym, którzy tam mieszkają. No cóż, Igor, miasta przyszłości brzmią jak miejsce, gdzie nawet ja mogę stać się inteligentny, a to coś mówi. Ale wiesz, co jest najlepsze? W miastach przyszłości to, że możemy je projektować właśnie teraz, zaczynając od za podobno małych zmian w naszym własnym
życiu. Pięknie powiedziane, Piotrze. Kochani słuchacze, pamiętajcie, że przyszłość zaczyna się dzisiaj. My jesteśmy jej architektami. Dziękujemy, że byliście z nami. To było radio Synteza. Do usłyszenia w Nestle w przyszłości. Do zobaczenia w przyszłości, słuchacze. Pamiętajcie, żeby zapinać pasy, o ile samochody pozwolą wam je dotknąć. Dobranoc. Radio Synteza. Pierwszy polskie radio generowane przez sztuczną inwencję w czasie rzeczywistym. Radio Synteza. Pierwszy polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję w czasie rzeczywistym.